narzędzia przygotowane, woda przygotowana. Wchodzimy. Pora rano stać, koniom wody dać. Wstajemy! Ja jestem już gotowa do ćwiczeń. Mam dla Ciebie gotową wodę z cytryną. Co ty gadasz? Jest godzina prawie 9:30. Trzeba wstać. Proszę bardzo, zaczynamy zdrowo od wody z cytryną. Nie, muszę się wypluć. Uwaga. O Boże. Dajemy Ci chwilę i zaraz przychodzę. I zaczynamy dzień od porannych ćwiczeń. Oho. Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie daily vlog, ale będzie z fantastyczną moją koleżanką, bardzo wysportowaną. Przygotowała dla mnie ćwiczenia z samego rana i przed chwilą brutalnie mnie obudziła. Dobrze, podoba mi się taki początek dnia. Proszę, dostałam sportowe ubranie i... No i teraz czekają na mnie gimnastyka, poranna gimnastyka. Tylko, że podobno to będzie rozciąganie. A z tym rozciąganiem u mnie to tak troszeczkę ciężko. Zobaczcie, jak sobie poradziłam. Małgosia jest już gotowa. Zwarta. Wyspałaś się? Wyspałam się, w ogóle całą noc siłą mi się vlogowanie, więc mam nadzieję, że będą fajne vlogi z dzisiejszego dnia. Zaczynamy od najprostszego, czyli wdech do góry. I wydech w dół do skłonu. Do skłonu. Podobno miał być coś prostego, nie? Wdech. I jeszcze raz. W dół do skłonu. I do jednej, do drugiej. O Jezus. No i coraz... Dobrze. Jakbym tak ćwiczyła z Tobą codziennie, to myślę, że za 2 miesiące bym dotknęła. I teraz robimy takie wykroki. Okej. Okay. O. No, tutaj bardzo dobrze. Już prawie szpagat mam wysadzić. To jest super, powiem Wam. Ręce do góry. Teraz. Tak, to mogę po prostu za 2 godziny. I teraz ręce tu. Hop. I prostujemy nogę. Ale co czas ma postawić? No ale przed nią. O matko boska. O Jezu. Czekaj. Oj. I rozjeżdżamy się do szpagatu. A mogę na prawą nogę? A to zaraz. Małgosia obiecała nam, że zrobi szpagat na prawą nogę, więc myślę, że dotrzyma słowa. Jak się zmieści tutaj. Ja się, słuchajcie, przetrzymam łyżkę, żeby teraz się potem stać. No i jest szpagat. O Jezu. Dobra, teraz jeszcze musimy rozgrzać plecy. Jestem lepsza w brzuszkach jednak. Zaraz zobaczymy. A, to jest super! I do góry głowa. Coś dla Ciebie jeszcze przygotowałam. O matko. Mamy drążek. O matko! Więc musimy go wykorzystać. O, no. Na początku podciągnięcia. No, miałam się podciągać teraz. Przynajmniej jedno. O, jest! Jest, jest, jest! O! No, takiego podciągania jeszcze nie widziałam. Brawo, dobra. I teraz ostatnie ćwiczenie, mówiłaś, że lubisz brzuchy, więc... Lubię brzuchy na ziemi. A mogą być? Mogą być. Hop. No. I brzuszek pracuje. No, to tyle na dzisiejszy poranek. Idziemy jeść naleśniki. Tak, pyszne śniadanko. Chodźcie z nami. Małgosia lubi ładne naleśniki bezglutenowe. Bezglutenowe, tak. Więc idealne będą dzisiaj na śniadanko. Kochani, teraz będziemy jeść bezglutenowe naleśniki. Może zdradzić przepis? Dużo, dużo miłości. Inny, ja inny. Do smacznego.
Słuchajcie, myślałam, że umiem szpagat, bo 10 lat temu go robiłam. No to zaraz Małgosia. To byłam nawet liderką w szkole, w gimnazjum i umiałam szpagat. I kurczę, tak ja zawsze chciałam teraz... być liderką. Zawsze! Mi się to tak zawsze podobało. Tak, pozdrawiam całą moją grupę z gimnazjum. Pozdrawiamy. Dziewczyny. Tak, i słuchajcie, po 10 latach nie robiłam tego szpagatu i troszeczkę mi brakuje. Więc teraz mam nowy cel, Julka. Będę się rozciągać, żeby zrobić w końcu taki pełny szpagat. Do przyszłych świąt wracasz tutaj i robimy szpagaty. Tak. I kolejny filmik za rok.